czwartek, 12 września, Karolina Paras. Witam Państwa, przypominam, z testowego studia i zapraszam na najświeższe wydanie informacji piotrkowskich. Zaczynamy. Piotrków Trybunalski to bogata historia, tradycja oraz liczne i piękne zabytki. Dziedzictwo przeszłości stanowi o uroku miasta, gdzie zachowało się wiele cennych pamiątek z czasów największej sławy. Piotrków i jego urokliwe zabytki podobają się nie tylko mieszkańcom. Miasto chwalą i przyjezdni. Mówi się, że wizytówką każdego miasta są zadbane ulice i piękne obiekty. Tych w Piotrkowie już dziś nie brakuje. Zmodernizowana ulica Słowackiego, wyremontowany dworzec kolejowy czy zadbany deptak cieszą oko. Piotrków Trybunalski w kraju znany jest głównie z historii zabytków. Fragmenty murów obronnych, piękne kościoły czy Zamek Królewski to tylko niektóre obiekty przypominające o bogatej historii miasta. Urokliwe budowle i swoisty klimat sprawiają, że przyjezdni czują się tu dobrze i co najważniejsze, chcą do miasta wracać. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, ponieważ dawno już tutaj na rynku nie byłem, bo jeździ się do urzędów i trudno tutaj zahaczyć, ale muszę powiedzieć, że bardzo elegancko się zmienił. Mamy tutaj kafejki, różnego rodzaju sklepy i bardzo przyjemnie się to zmienia. Tak być powinno. Od razu spontanicznie odpowiadam, że jako wójtowi gminy Grabów, no imponuje mi tutaj przede wszystkim kolorami, estetyką i muszę powiedzieć, że ja tu byłem 2 lata temu, to widzę te przemiany w kierunku właśnie, powiem, że no takich no bajecznie kolorowych tych zmian i to dobrze, bo to świadczy o tym, że pan prezydent miasta Piotrków Trybunalski przeprowadza tu jakiś projekt rewitalizacyjny, bo ja podobnie robię też tam w Grabowie, także ja to dostrzegam te zmiany. Piotrkowianie z radością mogą dziś patrzeć na Starówkę. Właśnie tu zachował się układ średniowiecznego grodu. Rynek, wąskie uliczki czy kamienice mieszczańskie o wyjątkowym klimacie. Niestety historia na większości tych budynków odcisnęła swoje piętno. Przez lata nikt nie zajmował się Starym Miastem, pozostawiając je samemu sobie. Dopiero w ostatnich latach, dzięki projektowi Trakt Wielu Kultur, na które miasto pozyskało fundusze z Unii Europejskiej, udało się odmienić wygląd historycznej Starówki. Zmiany dostrzegają szczególnie ci, którzy co jakiś czas wracają do miasta. Ona się zmienia. Znaczy ja zawsze z przyjemnością, bo ja to od dziecka, że tak powiem, bywam. Pięknieje. No nie mówię o Starówce, która jest jeszcze co nieco trzeba, ale jest coraz piękniejsza. Ale dzisiaj właśnie przejeżdżałem przez te i inne części Piotrkowa i widzę, że się coraz lepiej dzieje. Znaczy piękne ulice, dobre nawierzchnie i domy, także i też ambicje, bo tu byłem przed wakacjami, dyskutowałem o takich ambicjach związanych z poszukiwaniem tego, co pod ziemią. Także sądzę, że Piotrków ma szansę, natomiast jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby bardzo, bardzo podkreślać i eksploatować tą pierwotną, najważniejszą tradycję historyczną Piotrkowa, czyli trybunalskość. No tak często nie przyjeżdżam, jakbym chciał przyjeżdżać. Od czasu do czasu udaje mi się tutaj przyjechać. Teraz przyjechałem także z okazji uroczystości Matki Bożej Trybunalskiej, naszej ukochanej matki, która chce nas tutaj zawsze gościć i gości. No i całe miasto nas zawsze gości. Ja nie chcę tu nikomu kadzić ani mówić, jak ono wygląda. Przecież w tym mieście wszyscy żyją i widzą. Widzą, ile jest tu starań, ile wszystkiego, co zostało zrobione. Natomiast myślę, że trzeba zawsze patrzeć na to miasto także oczami, których patrzy nasza ukochana matka. Czyli oczami, kiedy chodzi o bardziej o nasze wnętrza, o te, co się dzieje wewnątrz nas. Bo porządek miasta, wszystko bez naszych sumień, bez tego, co jest wewnątrz serc naszych, czyli to, co jest w naszych domach. Jeśli tam nie ma miłości, jeśli tam nie ma dobra, no to najpiękniejsze miasto nie będzie dla nas piękne. Piękno rodzi się w ludzkich sercach i tego wszystkim piotrkowianom życzę, żeby tak właśnie patrzyli na wszystko, co się dzieje w tym mieście. Przez pryzmat serca, przez pryzmat własnej rodziny i budowali wszyscy razem. Budowali świetność tego miasta. A jeśli mowa o rodzinie i rodzinności, to kolejna informacja właśnie z tym się wiąże. Jedna z piotrkowskich rodzin obchodzi dziś wielkie święto. Piotrkowianka, pani Lucja Cieślik, urodziła się 12 września 1913 roku. Dziś skończyła 100 lat. Były prezenty, listy gratulacyjne i szczere życzenia kolejnych lat życia.
Choć panią w metrykę się nie zagląda, to w tym przypadku urodzinami należy się pochwalić. W końcu nie każdy może obchodzić taki jubileusz jak pani Łucja. Jestem skończoną już stulatką. Dożyłam nadzwyczajnie długo, ale szczęśliwie. I bym tak życzyła i wszystkim paniom, żeby dbały o siebie, żeby swoje zdrówko jak najdłużej utrzymywały. Bo to jest naprawdę najwspanialsza rzecz. Żyć, jeszcze raz żyć. Jubilatka swoich gości cały czas zabawiała rozmową. Swoją kondycję zawdzięcza zdrowej diecie, uśmiechowi, który towarzyszy jej każdego dnia oraz troskliwej opiece lekarskiej. Jest w dobrej kondycji, także jak coś potrzebuje, to odzwoni lub wysyła córkę Edytę, która nieraz też kupuje recepty, zakupy jej robi. W tym roku stuletnie urodziny obchodziło jeszcze 3 mieszkańców Piotrkowa. Cała nasza redakcja życzy pani Łucji i innym stulatkom wielu lat życia w szczęściu. A my zmieniamy temat. Jaskrawe uniformy i lizak z napisem STOP. To atrybuty osób, które dbają, by uczniowie bezpiecznie przechodzili przez jezdnię. W Piotrkowie z pierwszym szkolnym dzwonkiem wrócili do pracy strażnicy szkolni, którzy przeprowadzają uczniów szkół zlokalizowanych przy najniebezpieczniejszych ulicach w mieście. Pan Leszek w młodości należał do harcerskiej służby ruchu. Jako stopek pracuje już 8 lat. Spotkać go można na jednym z najniebezpieczniejszych przejść w Piotrkowie, na ulicy Armii Krajowej. Przeprowadzanie dzieci przez jezdnię, jak mówi, to praca odpowiedzialna, ale on przez ten czas nauczył już najmłodszych, jak powinni się zachowywać na drodze. Dzieci mam nauczone w ten sposób, że same nie wejdą na jezdnię bez mojego zezwolenia. Także, bo tu się nie da inaczej, po prostu są dwie jezdnie, jak ja jestem na jednej i muszę zatrzymać. One już są nauczone, wiedzą, że nie wolno im wejść bez mojego pozwolenia. Także pod kontrolą. Mądre dzieci. Mądre dzieci, tak jest. No nie, tu jest niebezpiecznie naprawdę. Duże natężenie ruchu i dwie jezdnie, także trzeba uważać, po prostu. Dzieci zawsze czekają, aż stopek ze swoim odblaskowym lizakiem da znać kierowcom, że mają się zatrzymać. Zarówno ci młodsi, jak i starsi uczniowie nie szczędzą pochwał panu stopkowi. Gdyby nie było takiego pana, no to auta by się nie zatrzymywały i mogłyby nas potrącić. Jest bezpieczniej. Dokładnie. Tak, bardzo tak. Dobrze. Myślę, że bardzo się przydaje, bo po prostu bardzo pilnuję tego, żeby wszyscy byli tutaj bezpieczni. No i chyba trudno by było bez niego, szczerze mówiąc. W tym roku w Piotrkowie o bezpieczeństwo dzieci na drodze dba 9 strażników szkolnych. Miasto zapłaci za ich pracę ponad 170 tysięcy złotych. Nie siedzą godzinami przed telewizorem i nie spędzają wolnego czasu na grach komputerowych. Za to przeżywają prawdziwe przygody, bawiąc się przy tym, ucząc i służąc. Jeżdżą na obozy i kolonie. O kim mowa? Oczywiście o harcerzach. Piotrkowskie drużyny w ubiegły piątek miały swoją pierwszą zbiórkę w Nowym Roku Harcerskim. Dla większości tych maluchów to pierwsza zbiórka zuchów w życiu. Jednak jak widać, ani tremy, ani nudy nie było. Zuchy już na pierwszym spotkaniu wzięły udział w grze samarytańskiej, w której uczyły się opatrywać rany oraz tego, jak zachowywać się w razie wypadku. Pierwsza zbiórka to zawsze przede wszystkim integracja. Przychodzi tutaj bardzo dużo młodych osób. Dzisiaj zarówno do harcerzy, jak i do zuchów przyszło około 30 nowych osób, więc jest to strasznie dużo osób do okiełznania i nauczenia podstawowych rzeczy, więc dzisiaj przede wszystkim się integrujemy, poznajemy i bawimy. Poważniejsze rzeczy zaczną się troszkę później. Bawili się i integrowali również harcerze. Na placu ośrodka szkolno-wychowawczego w Alei 3 Maja, gdzie odbywają się zbiórki, było gwarno i wesoło. Harcerze po wakacyjnej przerwie nie mogli się ze sobą nagadać. A przy okazji również powstawały pyszne sałatki, bo harcerstwo to nie tylko zabawa, ale i szeroko rozumiana nauka. Wszystko to przyciąga. Jak raz przyjdzie się na zbiórkę, to później kolejnej nie można się doczekać, mówią harcerze. Niektórzy z nich mundurki noszą już prawie 10 lat. Jak to się zaczęło? Przez rodziców. Wysłali mnie na obóz harcerski, raczej kolonię zuchową, a potem mi się spodobało, poznałam wspaniałych ludzi i postanowiłam, że zostanę na dłużej. Co się najbardziej spodobało? Przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy otaczają mnie. Zabawa, nauka poprzez zabawę, oczywiście też trochę służby i adrenalina.
Adrenaliny nie brakowało na pierwszej zbiórce drużyny harcerzy starszych. W wolborskim lesie harcerze pokonywali tory przeszkód. Zjazd na linię czy wspinaczka na drzewa to dla nich drobnostka. Strachu nie ma, bo harcerz musi być odważny. Harcerki w niczym nie były gorsze od swoich drużynowych kolegów. Dziewczyny i chłopaki jednakowo robią wszystko, tak? Czy wspinaczka, czy jakieś biegi sprawnościowe, czy jakieś czołganie się, czy jakieś tarzanie nawet w błocie, bo nawet to robimy, jakieś w nocy wyprawy po ciemku zupełnie, bez latarek, po lesie, także dziewczyny dają radę. Trzy drużyny harcerskie i Gromadę Zuchową wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc. Bez niego, jak mówią harcerze, byłoby ciężko, zarówno ze względów finansowych, jak i organizacyjnych. To dzięki osobom ze stowarzyszenia harcerze mają m.in. sprzęt oraz wyjeżdżają na obozy. Na zakończenie mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na zajęcia zumby organizowane w Miejskim Ośrodku Kultury. Witam serdecznie. Jestem instruktorem zumby w naszym mieście i chciałam serdecznie zaprosić mieszkańców Piotrkowa na zajęcia nowego latynoskiego fitnessu, który przyniesie Wam dużo dobrej zabawy i wiele pozytywnej energii w te nadchodzące jesienno-zimowe dni. Zajęcia zumby będą odbywać się tutaj w MOK-u w poniedziałki i czwartki, godzina 19. A więc, kochani, słuchajcie, zumba jest fun and fit. Piotrków, zumbujemy! Tym sportowym akcentem kończymy nasz serwis, a ja zapraszam na rozmowę dnia. Gościem Elżbiety Jarszak będzie prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dzień dobry, witam serdecznie, Elżbieta Jarszak. Dzisiaj naszym gościem w programie jest prezydent Krzysztof Chojniak. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, witam państwa. Panie prezydencie, kilka dni temu wszystkie serwisy sportowe, polskie i światowe, obiegła wieść o sukcesie naszego mieszkańca, młodego piotrkowianina, 17-letniego Kamila Majchrzaka. To jest wielki sukces również dla miasta. Zwycięstwo, sukces, niebywały sukces Kamila Majchrzaka jest oczywiście czymś szczególnym dla niego, dla jego trenera, dla rodziny. Miałem okazję rozmawiać niedługo po zwycięstwie z tatą Kamila, kiedy to nasz świetny junior odsypiał jeszcze trudy turnieju i podróży. I wiem, jak dużą radość to sprawiło najbliższym. Ale to jest radość również dla nas, piotrkowian, w wymiarze sportowym przede wszystkim, ale również tym promocyjnym, bo znowu mówi się pozytywnie o Piotrkowie Trybunalskim, o mieście wyjątkowym, gdzie również są wspaniali, wyjątkowi sportowcy. Takim niewątpliwie jest Kamil Majchrzak. Kamil od dziecka jest piotrkowianinem, tutaj stawiał pierwsze kroki, tutaj trenował. Obserwujemy, że tak powiem, dynamicznie zmieniającą się karierę Kamila Majchrzaka. To niezwykle cieszy, zwłaszcza, że no, nieskromnie powiem, mamy tu jako samorząd też swój udział, bo dobra baza sportowa, w tym konkretnym przypadku baza dotycząca kortów tenisowych i tych, na których można trenować w okresie letnim, ale również tych zadaszonych halą balonową, gdzie sportowcy mogą trenować w okresie późnej jesieni i zimy. Bardzo cieszy mnie wypowiedź trenera Wsiubiaka, który powiedział, gdyby nie takie warunki, gdyby nie ta hala, nie byłoby prawdopodobnie takiego sukcesu dziś Kamila Majchrzaka. Hala balonowa to jest temat dosyć trudny, szczególnie teraz w okresie przedreferendalnym, bo to była pierwsza rzecz dyskusyjna, była przedmiotem dyskusji podejmowanym przez niektóre media. Czy zakup był celowy, czy jednak nie? Wiele jest takich aspektów, które dotykają różne media, czy ściśle mówiąc przeciwnicy polityczni,
polityczni, zwłaszcza w tym trudnym okresie i tej takiej wyjątkowej sytuacji, jaka ma miejsce w mieście. Niemniej jednak nie mam wątpliwości, że między innymi ten sukces potwierdza zasadność tej inwestycji, zasadność zakupu hali balonowej. Pytałem o takie obiektywne zdania co do warunków, jakie mają tenisiści w naszym mieście i na tle innych miast. One są naprawdę dobre i tutaj fachowcy mówią, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, możemy się poszczycić w stosunku do innych miast naprawdę dobrą bazą sportową. Myśli pan, że hala balonowa to była jednym z tematów, które chcieli przeciwnicy polityczni pana zahaczyć? Nie było innych możliwości i hala akurat była trafiona? Tych różnych elementów, które przeciwnicy polityczni próbują wykorzystać, jest niewątpliwie wiele, ale okazują się one argumentami słabymi i bardzo często nieprawdziwymi, co potwierdził sąd. W trybie referendalnym odbyło się 6 procesów i wszystkie zakończyły się na niekorzyść inicjatorów referendum, obalając pewne mity lansowane przez nich dotyczące chociażby długu. Ten dług, który podawali i wprowadzali w błąd opinię publiczną, jest 2 razy mniejszy. Dług jest jednym z zarzutów. Przeciwnicy polityczni czy inicjatorzy referendum twierdzą, że zadłużone jest miasto na 200 milionów złotych. No więc oczywiście jest to bzdura. Potwierdził to zresztą sąd i inicjatorzy mają obowiązek przeprosić, sprostować i zadośćuczynić temu. Faktyczny dług jest 2 razy mniejszy, ale warto tu się posługiwać procentami. Przypomnę, że dług, zadłużenie miasta w stosunku do dochodu wynosi 23%. W momencie, kiedy przejmowałem ten urząd prezydenta w roku 2006, on wynosił, uwaga, 29%. A w związku z tym mówienie o tym, że miasto się coraz bardziej zadłuża, jest jakimś nieporozumieniem. Albo ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią, albo też posługują się celowo, tendencyjnie nieprawdziwymi informacjami. Czyli chce pan powiedzieć, że dług się zmniejszył? Ja przedstawię taką tabelkę, na którą warto zwrócić uwagę. W roku 2006, czerwona kolumna, 29%, obecnie 23%, podczas gdy nakłady na inwestycje wynosiły 18% zaledwie, a teraz blisko 30%. A więc zmniejszamy de facto przy rosnących dochodach, zmniejszamy procentowe zadłużenie, a zwiększamy, coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na inwestycje, które służą rozwojowi miasta. Myślę, nie mam wątpliwości, że jest to kierunek właściwy. Piotrkowianie potwierdzili ten mój styl zarządzania miastem, dając pełne zaufanie w ostatnich wyborach przed 3 laty, gdzie, przypomnę, wygrałem w pierwszej turze, pokazując, że ten kierunek inwestycyjny jest tym kierunkiem właściwym. Przeciwnicy polityczni mówią także o tym, że zmniejszają się dochody miasta. Szanowni Państwo, no, liczby mówią samo za siebie. Dziś można oczywiście dyskutować i podawać poszczególne ogólne sformułowania. Ja opieram się na bardzo konkretnych przykładach. Przypomnę, że budżet wynosił niewiele ponad 200 milionów w roku 2006. Dziś jest to kwota około 400 milionów złotych. Panie prezydencie, jak pan ocenia tak zwaną reklamę przedreferendalną? Pojawiają się ulotki, gazetki, banery. Jak pan to wszystko ocenia? I z jednej, myślę, i z drugiej strony. Myślę, że tą ocenę należy zostawić telewidzom. Na mieście jest to widoczne od dłuższego czasu. Dominują te reklamy nawołujące do referendum inicjatorów, bardzo duże banery, jeżdżące lewety. Ja powiem w ten sposób, widać wyraźnie, że przeznaczane są na to duże, chcę nawet śmieć twierdzić, ogromne pieniądze. Należy sobie zadać pytanie, czym to jest spowodowane, jak bardzo ci ludzie dążą do zdobycia stanowisk za wszelką cenę. Referendum w Piotrkowie odbędzie się w najbliższą niedzielę, ale Piotrków nie jest jedyną miejscowością, w której dochodzi do referendum. Są i mniejsze, i większe miejscowości, gminy, miasta. Czy to nie jest taka swoista moda na referenda? Szanowni Państwo, mamy oczywiście demokrację, każdy we swoim własnym sumieniu może rozważyć i dokonać wyboru, ale pragnę podkreślić, że brak udziału w referendum jest też formą wyboru. Niewzięcie udziału w referendum jest nie tylko poparciem dla moich działań mojej osoby w ostatnim okresie na rzecz miasta, ale również wyrazem dezaprobaty dla metod, jakimi posługują się inicjatorzy referendum. Przypomnę, że
sześć procesów, które odbyło się w trybie referendalnym, we wszystkich przypadkach sąd potwierdził, że ci ludzie posługują się nieprawdziwymi informacjami. A w związku z tym jestem pełen niepokoju, że tacy ludzie pretendują do tego, aby zdobyć władzę, niejednokrotnie zdobyć władzę ponownie. Dlatego też ja osobiście nie wybieram się na referendum, nie zamierzam podnosić frekwencji i liczę, że Państwo postąpicie podobnie. Zachęcam do tego, aby najbliższą niedzielę spędzić ze swoimi rodzinami, poświęcić czas na relaks, na wypoczynek. Dziękuję serdecznie Państwu za to, że w tych, muszę przyznać, wcale niełatwych chwilach byliście Państwo ze mną i otrzymywałem wiele wyrazów wsparcia, uznania. Za to serdecznie dziękuję. Życzę miłego weekendu, pięknej, słonecznej niedzieli. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w programie był dzisiaj Krzysztof Hojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. Dziękuję Pani. A dziękuję Elżbieta Jarszek.